Jakub Soszyński, efektowny knockout. Trzeba pogratulować, bo słuchaj, knockoutować też trzeba umieć bez względu na poziom przeciwnika. Bałeś się, że będzie kopał, nie zdążył nawet. Nie zdążył. Znaczy i tak starałem się, wiadomo, że jakbym się tam wbił od razu w pierwszej rundzie z początku, to bym skończył to pewnie szybciej, ale chciałem trochę poboksować, ale ja widziałem, że on nie ma siły po pierwszych dwóch akcjach, także no, kończyłem pod koniec pierwszej, no bo tak jak mówię, no trochę wyszedłem spięty, jak zwykle te początkowe sekundy byłem spięty. I no i co, no i troszeczkę tam się pospinałem, ale ogólnie pod koniec już po prostu mówię, nokautuję, bo nie miało sensu dalej tego ciągnąć, no. Za nad godzinę nie płacą. Miałeś wrażenie, że po tym pierwszym lockdownie już stracił ochotę do walki? Tam na tym brzuchu tam ze trzy razy go uderzyłem i widziałem, że jakoś no nie klęczy, nie? Grymasu też jakiegoś na twarzy nie miał, tam ten kałdun trochę go chyba chronił. Ale no co, mówię, tam główka widziałem, że słaba, bo tam po tej pierwszej, co tam uderzyłem na głowę, to widziałem, że przerażony jest trochę. Więc mówię, pocisnę w narożniku na głowę pod koniec. Chciałem tak naprawdę przeboksować do drugiej rundy, ale zobaczyłem, że no, no wie po co, nie? Nie będzie to na moją korzyść, że będę z nim chodził i nawet jak on nie chodził, tylko się toczył za mną, no to mówię, trzeba kończyć. Ale fajnie pracowałeś na dołu, i prawą, i lewą ręką. Jak się zastanawiam, czy to była jakaś taktyka, którą robiłeś też pod bodziocha, czy nie? Nie, no na Kamila bym zupełnie inaczej zawalczył. Aha. Zupełnie inaczej zawalczył. Tutaj troszeczkę nie wiedziałem, czego się spodziewać, bo tak. Myślałem, że będzie trochę lepszy, mówię, trochę poboksujemy, a potem się okazało, że mówię, no trzeba po prostu mocno uderzyć i to skończyć. Także też trochę, wiadomo, starałem się mocno, czasami mocno nie wychodzi, nie? Z Kamilem na pewno bym zaboksował inaczej i inaczej bym był, inaczej bym to rozegrał. Natomiast no, co no, jest jak jest, no nie źle, no wygrywam, pierwsza runda. Tak jak mówię, no nie chciałem tego ciągnąć dłużej, bo widziałem, że to nie ma sensu, bo to myślałem, że to będzie źle wyglądać po prostu tak, bo ty z nim chodził 3 rundy, no. Umieć trzeba nokautować. Jeszcze na koniec zapytam, bo nadepnąłeś nacisk Marcinowi Najmanowi, powiedziałeś, że to nie zawodnik. Tak zapytałeś, czy to zawodnik? Ktoś napisał, że Najman do ciebie do trzeciej rundy kończy. No, co to na to? No to jak się będzie się zgadzać, to bardzo chętnie w jakiejkolwiek dyscyplinie. Nie wiem, nawet możemy w siatkówkę zagrać chyba, wiesz, także to myślę, że czy byśmy mieli biegać, czy byśmy mieli grać w koszykówkę, czy byśmy mieli grać w piłkę, to jestem lepszy. Każdy z tych. Tak, no. Dobra. Dziękuję bardzo.